Zostało tylko 122 dni do egzaminu ósmoklasisty. Fajnie, nie? Tak, znam waszą odpowiedź. No, God, please, no! No! Rozpoczynamy serię przygotowującą do egzaminu ósmoklasisty. Dziś wstęp. Czyli opowiem wam, jak ten egzamin wygląda, dlaczego nie ma się czego bać, no i co my będziemy w ogóle w tej całej serii robić. Będzie też o gramatyce i słownictwie. Jedziemy. A po co nam w ogóle taki wstęp do tej serii? Zauważyłem, że w zeszłym roku wielu uczniów podchodzących do tego egzaminu najzwyczajniej w świecie nie wiedziało, jak wygląda nawet typowy arkusz. Nie wiecie, jak wygląda arkusz, nie wiecie, za co zdobywa się punkty, nie wiecie, jak zdobywa się punkty, nie wiecie, jak rozwiązywać każde poszczególne zadanie, tak żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej. Tak żeby te zadania po prostu dobrze zrobić. A dlaczego tak jest? Bo bardzo często nikt wam tego po prostu nie mówi. I tak sobie pomyślałem, że ja wam to powiem. Egzaminu nie można nie zdać. Wystarczy na niego pójść i jest zdany. Tu nie ma żadnego progu zdawalności. Nawet 0% oznacza, że zdałeś egzamin. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale umówmy się, skoro już tu jesteście i oglądacie ten film, to zakładam, że nie interesują was instrukcje, jak bezpiecznie dojść do szkoły. Bo to nie tutaj. Za to jak już tam dotrzecie, to myślę, że warto byłoby tych punktów jednak kilka zdobyć. Za chwilę opowiem, jak ten egzamin wygląda, z jakich części się składa, ale najpierw jeszcze trochę o gramatyce i słownictwie, bo to już właściwie macie. Przede wszystkim przed zeszłorocznym egzaminem nagrałem taki film, w którym zbieram do kupy wszystkie najważniejsze rzeczy z gramatyki, które musicie mieć ogarnięte, wraz z linkami, gdzie te rzeczy możecie znaleźć. I ten filmik w sumie w dalszym ciągu warto obejrzeć. Ale teraz robimy to dokładniej. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie tego odcinka, ale w opisie znajdziecie też link do szczegółowych wymagań z CKE, jeżeli chodzi o gramatykę na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Całą taką listę, punkcik po punkciku, czego oni od was oficjalnie wymagają, co oni oficjalnie chcą, żebyście umieli, żebyście znali, żeby dobrze ten egzamin zdać. I na bazie tej listy stworzona jest dla was playlista. Moja playlista z moimi filmikami. Filmikami, które omawiają większość tych zagadnień, bo większość tych zagadnień już sobie na tym kanale ogarnęliśmy. Jest filmik, jest lista, jest moja playlista. Wszystko w opisie, poniżej. Powiem wręcz, że w tej playliście jest nawet jeszcze kilka innych rzeczy, których na liście CKE nie ma, a które wydaje mi się, że się wam przydadzą. Musicie mi tutaj zaufać. Przesadziłem, możecie mi tutaj zaufać. Czemu mielibyście mi nie zaufać? Mi nie zaufasz? I jeszcze w tym samym opisie macie link do zestawów słówek. Są to zestawy słówek w Quizlecie. Zestawy oparte na jednym z dobrych repetytoriów dostępnych na rynku. Zestawy są poszeregowane, temat po temacie, nic tylko siadać i się uczyć. I jeszcze raz powiem, że są to zestawy w Quizlecie. Czy ktoś z was nie wie, co to Quizlet? No to się czym prędzej dowiedzcie, bo to jest fantastyczna aplikacja, bardzo pomocna w uczeniu się słownictwa, ale można też z niej korzystać z poziomu przeglądarki, nie musicie niczego nigdzie instalować, choć możecie, bo uwierzcie, że w każdej wolnej chwili z telefonem w ręku można co jakiś czas sobie powtórzyć słówka. Ale jak nie chcecie, możecie sobie po prostu też te listy ściągnąć i uczyć się w sposób jak najbardziej tradycyjny. Dobra, gramatyka póki co jest, słownictwo póki co jest, wrócimy do tego jeszcze na koniec odcinka, a teraz budowa egzaminu. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2019 składał się z 14 zadań. Pierwsze 4 zadania to było słuchanie, zadanie 5 i 6 to tak zwana znajomość funkcji językowych, 7, 8, 9 i 10 to rozumienie tekstów czytanych, czyli po prostu czytanie, 11, 12 i 13 znajomość środków językowych i 14 to było pisanie. Co to w ogóle wszystko jest? To za chwilę. Najciekawsze jest to, że tak wyglądał tylko zeszłoroczny egzamin. Bo teoretycznie oni mogą dodać troszkę tu, odjąć troszkę tu, wziąć troszkę stąd. Teoretycznie zadań może być od 12 do 15. Fajnie, nie? Tak, znam waszą odpowiedź. No! No! I wiecie co? Jeżeli chodzi na przykład o maturę z języka angielskiego, to wszystko jest już właściwie ustalone.
Te zadania co roku są zbudowane mniej więcej tak samo i nawet jeżeli zachodzą lub mogą zachodzić teoretycznie jakieś różnice, to są to różnice niewielkie. I wszyscy wiedzą mniej więcej, czego się można spodziewać. O tyle w informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego przykładowych, a więc możliwych zadań na egzaminie jest 26. To nie znaczy, że będzie 26 zadań, to znaczy, że jest 26 typów zadań, które mogą się pojawić. Przykładowych zadań. Przypominam, że na ostatnim egzaminie było ich 14, a może być od 12 do 15. Spokojnie. Może i to jest trochę burdel, ale my tu ładnie posprzątamy i sobie wszystko poukładamy i poogarniamy. No, jest. Co wiemy i czego możemy być pewni? Na początku mamy na egzaminie słuchanie, które ma stanowić od 20 do 25% wszystkich punktów, które można zdobyć na egzaminie. Mamy znajomość funkcji językowych, czyli taką sprawną komunikację. Trochę niby słownictwa, ale to jest tak naprawdę sprawdzanie naszej umiejętności zareagowania poprawnego na daną sytuację. Trzeba zareagować na jakieś zdanie w odpowiedni sposób, trzeba uzupełnić jakiś dialog, jakąś rozmowę. Naprawdę nie jest to jakoś nic kosmicznie trudnego. I ta znajomość funkcji językowych ma stanowić od 15 do 20% wszystkich punktów. Rozumienie tekstów czytanych to jest chyba jasne, mamy różnego rodzaju czytanki, czasem mamy do nich pytania ABCD, czasem trzeba coś uzupełnić, ale zawsze jest to oparte na tym samym. Sprawdzają, czy my rozumiemy, o co chodzi w tym tekście. Sprawdzają w taki bądź inny sposób. I obok słuchania jest to rzecz najważniejsza, bo powinna stanowić od 25 do 30% wszystkich zdobytych punktów. Wszystkich tych, które możemy zdobyć. Znajomość środków językowych, czyli znowu trochę słownictwa, ale tak naprawdę przede wszystkim znajomość gramatyki i do tego są też odpowiednie zadania, które sprawdzają tą naszą znajomość gramatyki, to znowu 15-20%, tak samo jak w przypadku funkcji językowych. I na końcu pisanie, około 20%. I teraz ja jestem fatalny z matematyki, ale wy sobie możecie to próbować jakoś tam policzyć, czy się to będzie zgadzać. Powinno się zgadzać. I ja wiem, że wielu z was to teraz przeraża, a przynajmniej powoduje taki troszeczkę maleńki niepokój. Taki maleńki. Ale nie po to tu jesteście, żeby ktoś was straszył, wręcz przeciwnie. Tak będzie wyglądać ten egzamin. A co my będziemy robić w tej serii? Najpierw dokładnie przyjrzymy się każdemu rodzajowi zadań. A więc będzie odcinek o słuchaniu, o funkcjach językowych, o środkach językowych, o czytaniu i o pisaniu. Będziemy mówić o konkretnych zadaniach, o tym, jak te zadania na spokojnie sobie ogarnąć i o najczęstszych, najbardziej typowych błędach. A później, jak nam jeszcze trochę starczy czasu... Nie, no starczy. To przyjrzymy się jeszcze dokładniej gramatyce i słownictwu, którą to gramatykę i słownictwo macie jednak już w opisie tego odcinka, przypominam i serdecznie polecam. Ja wiem, że nikt nie czyta opisów odcinków, ale w tym przypadku zróbcie wyjątek, to się wam naprawdę opłaci, gwarantuję. Gwarantuję. No. Wszystko jasne? Super. W takim razie w oczekiwaniu na kolejne odcinki bierzcie się za gramatykę i słownictwo. Jeszcze raz przypominam, że linki pod spodem. Do roboty! Już! Popatrz mi w oczy! Teraz! Gadam jak nauczyciel. I co? Może być taka seria? Zobaczymy. Póki co dziękuję bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. 122 dni! No!